Naprawdę wyglądało to inaczej i to mi pokazało, zresztą nie tylko ten wyjazd, ale wszystkie wyjazdy, że no, to nie jest tak, że my musimy coś robić w danym schemacie, tylko ja sama mogę wykreować swoją rzeczywistość, swoją firmę, sposób nawet działania i ja mogę poprowadzić tą firmę tak, jak ja chcę. Dzień dobry, witam Was w studiu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a to jest program Dobre Pytanie. Dzisiejsze Dobre Pytanie to jest jak urządzić swoje mieszkanie, jak urządzić swoją kawalerkę. A zadam to dobre pytanie, choć od razu uprzedzam, że odpowiedzi będzie wiele. A zadam to pytanie projektantce wnętrz Agnieszce Pasiece Adamek. Cześć. Cześć. O gustach się nie dyskutuje. Jest takie hasło, a ja mam czasami wrażenie, że ono daje takie trochę alibi tym, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na przestrzeń wokół siebie, czasami nawet na ubranie. Bo mówią, skoro o gustach się nie dyskutuje, to znaczy, że wszystko jest tak samo piękne albo podobnie brzydkie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No, wydaje mi się, że nie. Być może jest to takie usprawiedliwienie takiego minimalizmu życiowego i trochę może lenistwa, ale no, nie wszystko jest ładne, nie wszystko jest piękne, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie mamy wyczucie, tak? I na pewno wyczucie osoby laika będzie zupełnie inne niż osoby, która się tym zajmuje kilkanaście lat. Chociaż muszę powiedzieć, że można mieć dobry gust i bardzo fajnie urządzić wnętrze, ale na przykład innym osobom absolutnie nie będzie to odpowiadało, dlatego że jest to niezgodne jak gdyby z ich potrzebami, tak? Czyli jak mamy na przykład stylistykę glamour i mamy stylistykę skandynawską, no to osoby, które będą chciały urządzić właśnie z takim przepychem, gdzie mamy dużo lakieru na frontach, gdzie mamy na przykład żyrandole kryształowe, no to oni raczej się nie odnajdą w stylistyce na przykład skandynawskiej albo we wnętrzach, które są bardzo takie minimalistyczne, bo powiedzą, że te wnętrza są albo za ciepłe, albo za dużo drewna, albo że na przykład są takie pustawe. No i każdy z nas ma inne potrzeby. Niektórzy się absolutnie na przykład światem designu wnętrz nie interesują, tak? I potrzebują właśnie pomocy architekta. Niektórzy uważają, że nie potrzebują, że wiedzą najlepiej. Gdybym chciał zaprojektować swoje mieszkanie czy kawalerkę, bo rozumiem, że z różnych względów niektóre osoby chcą to zrobić same. Czy są jakieś punkty, takie żelazne punkty, których powinienem przestrzegać po to, żeby czuć się w moim najbliższym otoczeniu po prostu dobrze? Ja bym zaczęła od tego, żeby jednak stworzyć budżet, bo praktycznie prawie nikt tego nie robi. I może wszyscy oczekują, że ja powiem teraz, że ściany mają być pomalowane na ten kolor, a podłogi i tak dalej, na taki, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby zrealizować tą swoją wizję. I dostrzegam coś takiego, że większość osób nie kończy albo te wnętrza nie są do końca dobrze urządzone i nagle się okazuje, że sofę, którą chcieliśmy włożyć do salonu, no to ona kosztuje na przykład 35 000, a mamy 3,5. Dlatego tutaj bym akurat sugerowała od tego, żeby wziąć sobie kartkę papieru albo prostego Excela, można go pobrać na stronie AtoAto.pl, tam jest taka sekcja blog i za darmo można sobie takiego Excela gotowego wziąć, tam są 3 rubryczki z cenami, od najtańszego do taki pakiet najtańszy i najdroższy i zacząć sobie wypisywać te rzeczy, zobaczyć ile tych elementów jest. Tam czy mnie w ogóle na to stać? Czy mnie na to stać, ale ile tych elementów muszę kupić, tak? Że to nie jest kwestia jednej sofy, fotela czy lampy, ale wszystko muszę dobrać, muszę wydobrać listwy przypodłogowe, łączniki pomiędzy podłogą drewnianą a płytkami, jak będą wyglądały jakieś okucia, jak będą wyglądały klamki. No, tych elementów jest naprawdę kilkaset, nieraz jest to około 200 produktów, więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy taką listę, to wtedy możemy zacząć zastanawiać się, co nam się podoba. Zebrać sobie taki moodboard, czyli stworzyć sobie taki albo zeszyt z wycinkami z gazety, albo z internetu sobie pozbierać wycinki, albo zrobić sobie w komputerze po prostu taki katalog, co nam się po prostu wszystko podoba. Podzielić to na poszczególne pomieszczenia, a potem zrobić selekcję, czyli wybrać, no dobra, mam 10 czy 20 sof, no bo niektórzy wybiorą jedną i dwie, albo dwie, a niektórzy po prostu mają cały ten katalog i później najgorsze jest to wybieranie, tak? No ale trzeba po prostu to zredukować i jak mamy to zmniejszone, to możemy zacząć szukać tych produktów. Tak? Albo czegoś, co jest podobne i łączyć je ze sobą, czy one kolorystycznie pasują. Kolejny, trzeci krok, tak myślę, że to będzie dobry krok, zrobić sobie małą paletę barw, żeby po prostu nie wkładać do tego wnętrza wszystkiego. To jest taki trend, że idziemy gdzieś do sklepu, podoba nam się to i wszystko byśmy chcieli po prostu upakować do jednego wnętrza, a okazuje się, że wnętrze ma 37 metrów. I że się będzie gryzło. I się po prostu, albo się będzie gryzło, nie pasuje do siebie, ale też za dużo tego jest. Po prostu wszystkiego nie możemy upchnąć do jednego małego wnętrza i wtedy warto sobie zrobić taką gamę kolorów, ograniczyć się na przykład do 5, zrobić bazę, czyli mamy biały kolor na przykład, szare, jeżeli lubimy, albo jakieś piaskowe, jakąś tonację wybrać, do tego wybrać jakiś na przykład akcent. I to by był kolor na ścianie, tak? To by były kolory i na ścianie, i w meblach, żeby po prostu ograniczyć sobie tą paletę, wybór, bo wtedy to wszystko będzie bardziej spójne, tak? Czyli na przykład mamy biały, szary albo jakieś tam beżowe, do tego mamy coś w kontraście, na przykład możemy mieć tą butelkową zieleń albo granat i jakiś dodatkowy jeszcze jakiś kolor. I koniec, zamykamy to i wtedy zastanawiamy się, czy ściany mają być jasne, czy któraś może być ciemna, a może gdzieś tapeta, ale wtedy nie pojawia nam się tapeta na przykład w czerwone papugi, tylko trzymamy się tej gamy, czyli jeżeli mieliśmy zielony na przykład i granatowy, biały, szary i czarny, no to tylko po prostu w tej gamie pracujemy. Myślę, że bardzo ważne jest oświetlenie, o którym bardzo dużo osób zapomina i oświetlenie powinno być dopasowane do funkcjonalności, czyli to nie powinna być jedna lampa na jedną żarówkę na środku salonu, tylko tak, żebyśmy mogli, jeżeli śpimy na przykład w tym salonie i musimy mieć rozkładaną sofę, to żebyśmy mieli możliwość czytania za dnia, czytania w nocy, żeby to wnętrze było dobrze oświetlone, żeby na przykład można było sobie wyregulować oświetlenie, czyli różnego rodzaju oświetlenie na pilota albo na taki panel sterujący, albo włącznik, który daje możliwość właśnie sterowania. Teraz jest bardzo dużo takich urządzeń, są żarówki, które możemy wkręcić i podłączyć się aplikacją na smartfonie i też możemy regulować i temperaturę barwową i oświetlenie, więc o tym naprawdę nie zapominajmy. Jeżeli mamy aneks kuchenny, to na pewno oświetlenie pod blatem roboczym, też jakiś profil LEDowy o dobrej temperaturze barwowej około 3500 kelwinów, żeby też ładnie nam ten blat doświetlać. I w takim mieszkaniu najczęściej śpimy, jemy, przyjmujemy gości, bardzo często albo odrabiamy jakieś lekcje, jeżeli jesteśmy na studiach, uczymy się, albo pracujemy, musimy mieć taki kącik do pracy i to też powinno być dobrze oświetlone, także nie zostawiajmy tego na koniec. Jeżeli mamy małe wnętrze, a potrzebujemy mieć dużo przedmiotów do przechowywania, najczęściej tak jest, czyli obojętnie czy mamy kawalerkę 37 metrów, czy mieszkanie 57, funkcjonalność jest podobna i musimy te wszystkie rzeczy gdzieś po prostu pochować. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie mebli na wymiar. One są oczywiście droższe niż meble gotowe, ale nie mamy takiej sytuacji, że na przykład szafa nie jest od ściany do ściany i mamy pół metra jeszcze do sufitu i wtedy wpychamy tam jakąś walizkę, tylko możemy u stolarza zamówić sobie takie właśnie meble idealnie dopasowane i one będą bardziej funkcjonalne, tak? Wszystkie rodzaje mebli, które są mobilne, też się sprawdzą, bo wtedy możemy przearanżować taki salon, czy inaczej będzie wieczorem, w nocy, inaczej na urodziny, inaczej na co dzień, więc meble lekkie, na kółkach albo na takich cienkich nóżkach się sprawdzą i w ogóle stosowanie mebli, które mają nóżki, jest dobre w małych wnętrzach, dlatego że widzimy posadzkę i te wnętrze wydaje nam się większe. Pamiętam moment, w którym sam meblowałem, czy rodzinnie meblowaliśmy dom i co wywoływało ogromną wesołość mojej rodziny. Wszystko malowałem w skali, to znaczy zanim żeśmy cokolwiek zadecydowali, kupili, to miałem papier milimetrowy, miałem wyrysowany w skali nasz pokój i wszystkie meble, które rozważaliśmy, też były wymalowane w skali po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się to zmieści, ile będzie miejsca na przejścia, bo przecież w sklepie, na wystawie oglądamy zwykle te meble, ale w dużej przestrzeni, a później je wkładamy do dużo mniejszej przestrzeni naszego pokoju. I czasami bywa tak, że coś, co na dużej hali takiej ekspozycyjnej wygląda, no jest okej, niezbyt duże, niezbyt małe, akurat tak dla nas. U nas się ledwo mieści w pokoju od ściany do ściany. Ale można sobie też poradzić w ten sposób, że można wziąć kredę i w danym lokalu, jeżeli mamy dostęp, jeżeli mamy klucze, jeżeli to jest stan deweloperski, możemy sobie kredą narysować i odmierzyć te rzeczy. No i sugerowałabym, żeby coś z tym zrobić, czyli jakoś to zmierzyć. Czyli jeżeli nie na skali, to są darmowe programy online, jak się wpisze darmowy program do modelowania 3D albo do projektowania wnętrz, to wyskakują naprawdę takie proste programiki i tam można wstawić tą sofę i zobaczyć, czy będzie komunikacja, czyli przejście pomiędzy stołem a sofą. Czyli mamy budżet, mamy kolorystykę, mamy trochę moodboardów. Jeżeli jesteśmy leniwi, nie chce nam się po prostu wybierać tych moodboardów, no to możemy komórką po prostu robić zdjęcia i w domu sobie przejrzeć te wszystkie zdjęcia. No i wtedy zaczynamy sprawdzać, co my możemy w danym budżecie zrobić. Czyli jeżeli sobie wypisaliśmy, że mamy na przykład 100 tysięcy złotych i w naszym Excelu SOFA nie może przekraczać 3000 złotych, no to nie szukamy takiej za 20, no bo nie wystarczy nam na stół, krzesła i jakąś lampę. I mamy inspirację, wiemy jaka jest gama kolorów i możemy w prosty sposób pojeździć sobie po sklepach albo poglądać w internecie, co jest dostępne. Jaka była Twoja droga? W którym momencie tej drogi życiowej Ty już byłaś na 100% pewna, że chcesz projektować ludziom wnętrza? Studia? Liceum? Wybrałam od razu kierunek architektury wnętrz, więc już wtedy wiedziałam, że chciałabym się tym zajmować, chociaż wcześniej zajmowałam się też malarstwem i grafiką, bo byłam po liceum plastycznym. Więc już wiedziałam, że chcę to robić i na studiach byłam przekonana, czy nie miałam jakiegoś takiego pomysłu, że będę robiła coś innego. Bardziej urodził mi się na studiach i po moich jakichś doświadczeniach, bo wyjechałam też do Stanów, w Anglii byłam, studiowałam też w Gdańsku i jak wróciłam z tych moich podróży, to po prostu wiedziałam, że nie będę pracowała dla kogoś, że muszę pracować od razu dla siebie. Wiedziałam, że to będzie bardzo trudne, bo nie będę mogła korzystać z doświadczeń innych osób, czyli uczyć się na błędach tak naprawdę, czyli szybciej tą drogę przejść, tylko będę musiała zapłacić cenę za swoje błędy, ale wiedziałam, że po prostu nie mogę, nie podoba mi się, nie odpowiada mi praca jak gdyby dla kogoś i chciałabym mieć coś swojego. Udało mi się dostać do takiego programu, który się nazywał Szkoła Innowatorów, Szkoła Milionerów, to było wiele lat temu. Bardzo mało osób było w tym programie i ten program był bardzo atrakcyjny, a mało, udało mi się wygrać nawet tą całą edycję, ale niby było dużo chętnych, którzy się zgłosili, ale nie tyle co normalnie, bo tam nie rozdawali pieniędzy, tak jak teraz na przykład na jakieś tam programy, tylko rozdawali pieniądze w postaci wiedzy. A ja stwierdziłam, że wiedza jest fajniejsza, tak? Czyli na każdego z uczestników wydają tyle pieniędzy, żebyśmy mieli coaching, mentoring z fantastycznymi ludźmi, którzy nauczą nas prowadzenia firmy, biznesu, rozwoju. Ja przez 2 lata naprawdę z tego programu mnóstwo skorzystałam i zmieniłam całe jak gdyby swoje podejście. Wtedy wiedziałam, że chcę tą firmę rozwijać i że to nie może być tak, że ja będę po prostu do końca życia robiła sobie jakieś tam projekciki, tylko chciałabym współpracować z innymi projektantami, mieć większe swoje studio projektowe, no a później jak się okazało uczyć też architektów to, co robię teraz, czyli prowadzę szkolenia online, piszę książki, e-booki, no i żeby po prostu dzielić się tą wiedzą z innymi, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Wtedy po prostu miałam dużo. Wtedy po prostu chciałaś projektować wnętrza. Tak, wtedy chciałam projektować wnętrza. Przed nagraniem powiedziałaś coś takiego, ja to od razu wychwyciłem, że tak naprawdę ty zmieniasz ludziom życie. Tak. Nie ma w tym lekkiej przesady? To tak naprawdę jest, że wnętrze może zmienić nasze życie? No ja jestem przekonana, że tak. Jeżeli, prosty przykład, jedziemy do hotelu, dostajemy pokój, ten pokój nam się absolutnie nie podoba, widzimy, że jest szaro, buro, po prostu brzydko i tak dalej i już na przykład skrzydła nam opadają na wakacjach, tak? Kupujemy coś w katalogu, później nie jest to tak jak w katalogu. Przyjeżdżamy i jest lepsze jak w katalogu, od razu mamy lepsze wakacje i tak samo jest z wnętrzami, czyli jeżeli mamy wnętrze, które ktoś nam kiedyś tam urządził, albo nie wiem, teściowa ktoś i to wygląda tak, jakby się czas zatrzymał, albo kupiliśmy urządzone, no i sobie myślimy, dobra, jakoś to będzie, tam coś przemalujemy, ale ciągle jest nie tak. W którymś momencie dochodzimy do wniosku, że trzeba to zmienić, zatrudniamy projektanta, robimy projekt, wchodzimy do tego wnętrza i jest efekt wow, jest taki efekt jak trochę w telewizji. Ja nie wiem, czy w telewizji jest to udawane, jak ci ludzie się cieszą, ale naprawdę to zmienia życie. Mieliśmy właśnie takich klientów, gdzie kiedyś syn przyszedł, zostaliśmy zaproszeni po zrobieniu takiego, przerobieniu całego domu i oglądaliśmy w telewizorze zdjęcia z tego wnętrza i on mówi: nie mogę uwierzyć, że my kiedyś tak mieszkaliśmy, tak? Relacje między rodziną się zmieniły, relacje z kolegami, znajomymi, wszystko się po prostu pozmieniało przez to, że to otoczenie było przyjemniejsze, było takie dopasowane do tych ludzi, trochę jak uszyta sukienka na miarę czy garnitur i my musimy właśnie mieć te wszystkie parametry, żeby to wnętrze było dla tego konkretnego człowieka. Nie sztuka dla sztuki, nie wizja artystyczna projektanta, tylko dopasowanie do tego człowieka, ale nie za wszelką cenę, czyli ktoś przychodzi i mi mówi, ja chcę tak, tak, tak i my mamy tak zrobić. Ja jestem zawsze szczera i mówię, że to nie sprawdzi się, dlatego. I jeżeli ktoś na własną odpowiedzialność chce, to może przecież tak zrobić. Ja nie mogę kogoś zmusić, nie postawię pistoletu do głowy, powiem tak musi być, projekt tak mówi, tak jest najlepiej na świecie. Także trzeba szanować tą inność i różnorodność nas i tak naprawdę dopasowywać. To jest tak jak układanie takich puzli, nie? Czyli nie, że ktoś sobie bierze wnętrze w stylu skandynawskim albo w jakimś tam loftowym, tylko raczej to jest mixt potrzeb, no i jak popatrzymy na projekt, to widzimy, że w tą stronę trochę idzie, jak ktoś się oczywiście zna, bo często operujemy słowami, a tak naprawdę nie wiemy, co pod nimi się kryje i to jest nic złego, no przecież na co dzień ludzie się nie zajmują projektowaniem wnętrz, tylko przychodzą właśnie do projektantów, żeby oni im pomogli, żeby ich wsparli, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Na którym etapie Twojego życia naukowego czy zawodowego pojawił się Erasmus? Nie pamiętam, który to był rok studiów. A to były studia? To były studia, to był chyba trzeci rok. I gdzie wtedy byłaś? Ja wracałam z Gdańska, bo wymyśliłam sobie, że no, trzeba ciągle studiować, najlepiej by było studiować co roku gdzieś indziej. Ja o tym nie wiedziałam, że jest taka możliwość, więc chyba najpierw pojechałam do Gdańska, tam sobie załatwiłam, że będę tam studiowała i zobaczę inną perspektywę i rzeczywiście ta perspektywa była bardzo odmienna od Poznania i to mi już otworzyło oczy na to, że nawet zmiana miasta w Polsce daje jak gdyby inne spojrzenie na projektowanie, na naukę tego i na to, jak ja później będę wykonywała ten zawód. No i stwierdziłam, że koniecznie muszę pojechać do Berlina. I historia z Berlinem jest taka dosyć zabawna, dlatego że ja w ogóle nie miałam studiować w Polsce, tylko miałam studiować w Berlinie, na UDK. I tam papiery moje zostały wysłane i przez omyłkę dostałam informację, że moja matura nie jest uznawana i ja bym musiała tam zdawać i tak dalej. To był błąd, po prostu ktoś się pomylił. No i ja taka trochę zrezygnowana poddałam się, nie sprawdziłam tego już drugi raz, no i studiowałam w Poznaniu, zresztą chciałam i tam mi się bardzo podobało. No i po kilku latach się okazało, że i tak tam wylądowałam, czyli ten mój plan został zrealizowany. Okej, nie studiowałam tam 5 lat, tylko jeden semestr, ale miałam okazję. No i tam pojechałam i naprawdę zobaczyłam zupełnie inny system edukacji, prowadzenia studentów. Tam oczywiście było mnóstwo osób z innych krajów. Chyba miałam tylko w grupie 2 osoby z Niemiec, większość nie. I to podejście było dla mnie takie naprawdę szokujące, czyli ludzie zapisywali się na dowolne fakultety, a na przykład potem ich nie kończyli. I zapisywali się na mnóstwo i na przykład kończyli tylko 2, bo tam był system punktowy, czyli oni studiowali 7, 8, nawet 10 lat. U nas to było na takiej zasadzie, no jak najszybciej skończyć studia i do pracy. Iść do pracy. Do pracy. I to wyglądało inaczej. Oni podróżowali, jeździli, ciągle jakieś praktyki. Uczelnia miała podpisane umowy z firmami zewnętrznymi, czyli to wszystko było realizowane. Co jakiś czas przyjeżdżała na przykład Vivienne Westwood, jak ktoś był na kierunku sprojektowania odzieży. No naprawdę wyglądało to inaczej i to mi pokazało, zresztą nie tylko ten wyjazd, ale wszystkie wyjazdy, że no, to nie jest tak, że my musimy coś robić w danym schemacie, tylko ja sama mogę wykreować swoją rzeczywistość, swoją firmę, sposób nawet działania i ja mogę poprowadzić tą firmę tak, jak ja chcę. I zaczęłam to po prostu wszystko zmieniać, czyli te moje doświadczenia z Erasmusa wpłynęły bezpośrednio na to, jak ja później kształtowałam tą firmę i jak robiłam różne rzeczy pod prąd. Rozumiem tak Twoją wypowiedź, że z czystym sumieniem każdemu studentowi, każdemu młodemu człowiekowi mogłabyś Erasmusa, który teraz się nazywa Erasmus Plus, po prostu polecić. Jasne, że tak. Co więcej, jeżeli macie możliwości takie, to koniecznie wykorzystajcie wyjazdy maksymalnie, czyli już po pierwszym roku gdzieś pojedźcie, zobaczcie. Jeżeli możecie jeździć co roku, to warto jeździć co roku do różnych miejsc i zobaczyć, jak wygląda system edukacji, jak wygląda system projektowania. To jest na pewno będzie coś zupełnie innego i dzięki temu będziecie mogli wypracować swój własny model. Zobaczycie, co Wam się podoba, a co Wam się nie podoba, jak byście chcieli funkcjonować. Nie każdy musi mieć swoją firmę. Dużo osób może przecież pracować i współpracować z kimś, może pokazać swoje doświadczenia. Być może będą te osoby chciały zostać w tym kraju, bo się okaże, że im się tam naprawdę bardzo podoba i tam będą chcieli pracować na przykład przez kilka lat, a później wrócić i podzielić się tym doświadczeniem tutaj w Polsce, więc naprawdę warto jeździć na wyjazdy, żeby nauczyć się zupełnie innego sposobu myślenia, działania i nawet uczenia się. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. Jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Myślę, że każdy z nas, osiągając sukces zawodowy, ma świadomość, że nie osiągnął go tylko i wyłącznie dzięki swojej ciężkiej pracy, ale także dzięki osobom, które gdzieś nam tam pomogły, czasami może nawet nieświadomie, wyciągnęły rękę, poprowadziły. Czasami to nie są pojedyncze osoby, czasami to są instytucje jakieś. Czy ty masz kogoś takiego? Na początku na pewno wielkie wsparcie to rodzice, tak? Którzy dali mi możliwość po prostu podróżowania, wybrania kierunku, który jest, jak to się mówi, nieopłacalne, tak? Czyli liceum plastyczne, Akademia Sztuk Pięknych i dużo osób mówi, co ty dziecko będziesz potem robić, jak będziesz dalej żyła. Więc miałam tą możliwość i to jest super, tak? Bo to po prostu dostałam skrzydeł. Miałam możliwość po prostu spełniania swoich marzeń. Dużym takim plusem byli ludzie, którzy mi pomogli właśnie w programie Szkoła Milionerów. Tam było bardzo dużo wsparcie. Później taki był okres nie wychodzenia trochę z strefy komfortu, czyli jest dobrze jak jest, nie muszę nic robić i tak dalej. No i sytuacja, pojawiła się moja rodzina, pojawiła się moja córka Oliwia, to wszystko naprawdę pozmieniało i dzięki temu, że mój mąż zmienił całe swoje życie, jak gdyby dopasował do tego, co się działo i zaczął ze mną pracować, no to nabraliśmy po prostu rozpędu. Bez tego no nie byłoby tego, co jest teraz. Na początku robiliśmy szkolenie u Michała Wawrzyniaka i później mieliśmy przyjemność go poznać osobiście i on dał nam mnóstwo narzędzi, mnóstwo wiedzy, która spowodowała, że ten rozpęd był jeszcze szybszy. I odwaga do robienia właśnie tego, co robię, do spełniania swoich marzeń, do dzielenia się wiedzą, do robienia szkoleń, do pisania książek i tak dalej. I myślę, że naprawdę dużo mu zawdzięczam i naprawdę dużo się od niego nauczyłam. Bez innych ludzi to po prostu się nie da, tak? Bez tego, że działamy razem z Marcinem, to by się po prostu nie udało, a dzięki wiedzy i doświadczeniu innych ludzi możemy to zrobić szybciej, skuteczniej. Czyli coś, co się robiło 10 lat, można zrobić w 2 lata, w 3 lata. I moja przygoda, moje doświadczenie, moja historia właśnie pokazuje, że warto korzystać jak gdyby z pomocy i wsparcia innych ludzi i uczyć się z wiedzy innych ludzi. Gdzie można cię znaleźć w sieci? Polecam zajrzeć na stronę atoato.pl do sekcji blog. Tam jest bardzo dużo materiałów darmowych, są różne też rzeczy do pobrania zupełnie za darmo. Można znaleźć też pod hasłem Studio AtoAto na YouTubie, tam jest cały kanał i kurs na wnętrze. A jeżeli ktoś jest projektantem wnętrz, chciałby projektować wnętrza, to zapraszam na stronę przedsiębiorczoarchitekt.pl albo do mojej platformy kursowej agnieszkapasiekaadamek.com. Pewnie tyle odpowiedzi, tyle projektów, ile osób. O tym była między innymi ta rozmowa. Jeżeli macie dobre pytanie lub dobre pytania, koniecznie napiszcie je w komentarzu. I bardzo proszę o subskrypcję i o udostępnianie tego materiału.